O, mrówcza talia, oczywiście, że tak. Niech będzie. Niech będzie i może fish hooka. Cost more. Nie, no dobra, ten fish hook. Obla, challenge point 40 na 40, lecimy. O, siema. A teraz wracamy do giereczki. Myk. I lecimy w Ranixa. Dobra, to tak, zaczynamy sobie talią, którą oczywiście czujemy. Nie, tak naprawdę średnio czujemy tą talię, ale z drugiej strony czemu nie. Dobra, lecimy z tym koksem. Zanim zaczniemy grę, podejdźmy sobie tutaj, bo zobaczmy Sparrow i Mantis, gdybyśmy przez przypadek mieli. No dobra, lecimy. Spróbujemy przejść kolejne wyzwanie. Wyzwanie Nomenela. Dobra, no i zaczynamy generalnie od kupienia rzeczy, co nie? Zobaczymy tym razem, jak nam pójdzie. Jakby jak ogólnie nam pójdzie. Trochę słabe karty są na start. Sparrow jest potrzebny do ułożenia tego, wiadomo, więc Sparrowa. Weźmy Ravena. Ja bym zrobił tak, chyba. Dobra, weźmy Sparrow, weźmy Ravena, bo Sparrow jest potrzebny do ułożenia tam w konfiguracji, więc wyjątkowo go weźmiemy. Mimo, że to nie jest jakaś fajna karta. Możemy na przykład ulepszyć, tak sobie teraz myślę, co byśmy mogli ulepszyć. Ulepszyć byśmy mogli na przykład to mrówcze gówno. To powoduje, że can see games plan, że tworzy mrówkę, bo to jest ogólnie pod mrówczą talię. Co nie? Pod mrówczą armię. Na przykład Skunksa byśmy dali komuś innemu, co nie? Skunks jest generalnie pod obronę, no i niestety Skunks jest dosyć drogi. Albo po prostu poszlibyśmy tutaj, albo poszlibyśmy po totem. No i pytania, dobra, chodźmy po totem, może jakiś fajny się zrobi. O, powiem wam, że to jest mega moc. No, jeśli uda się to połączyć z fajną głową, na przykład z mrówkami, to to może być całkiem OP. Dobra, no i zaczynamy przygodę. Przygoda, o kurwa, jak ten wilk będzie nas bił. Nie możemy na to pozwolić, musimy go wyjaśnić. Dobra, Sparrow na pewno mamy, flying at, and może raczej muszę pomyśleć. Jakby to zrobić, żeby przy okazji nie umrzeć od razu. Dobra, dajmy na razie Sparrowka. Siema, 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 winam cię, Beata Bacieskop, elo, elo, siema Dark Monilia. Miło was widzieć. Oni generalnie wszyscy będą nurkami. Trochę to niedobrze, nurkowa armia. Taka, że tak powiem, luźna. O kurwa, tego się nie spodziewałem. No i już mi się nie podoba, że tak luźno powiem. Ale chill, wszystko do opanowania, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę cały czas możemy robić dokładnie ten sam ruch. Kładziemy sobie tego bydlaka śmierdziela. Mogliśmy co prawda poświęcić teraz. Nie, nie moglibyśmy. Znaczy, trochę i moglibyśmy, trochę nie. Bo on ma potężne obrażenia. Dobra, zróbmy to w ten sposób. No i w ten sposób możemy wygrać. Będzie dzisiaj live z Minecrafta, jak to się mówi? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy widzowie. Czy będzie dzisiaj live z Minecrafta? No, no będziemy musieli chyba niestety, nasza talia na razie jest dosyć taka średnia. Aha, on daje mi w ogóle gałązkę, że wygraliśmy. Lol, on musi już grać, nie chce po prostu. Dobra, dawaj tą gałązkę, Menelu. Dobra, fajnie było, jakbyśmy jakąś fajną karetę dobrali, ale dobieramy co najmniej średnie gówno. To my, ale chyba Wolfa weźmiemy, weźmy Wolfa.
No i teraz muszę się tak naprawdę zastanowić, co takiego chcę. Wydaje mi się, że fajną opcją będzie na przykład skunksa dać na wolfa, który się potem ulepszy. Tak mi się wydaje, no bo z drugiej strony co takiego dać? Tak mi się wydaje, że to będzie najbardziej optymalne. Właśnie to damy na potężnego wolfa, niech będzie. Taki luźny efekt, ulepszenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siema! No i mamy kolejną walkę z bossem, lecimy jak błyskawica. Znaczy początek, najgorzej, że początek, właśnie dużo od początku zależy, jak nam karty podejdą. A przyznam się, że na razie nam nie podeszły. Jak mam być szczery, te karty są na poziomie co najwyżej średnim. Więc nie mogę powiedzieć, że nam podeszły, bo szczerze mówiąc uważam, że średnie są te karty. Dobra, on tutaj, najgorzej, że on się zamieni w... Wiadomo, jak on się zamieni. On się zamieni w wilka. I ten go jeszcze zbustuje, bo znowu będą, talie nurkowe. No i trochę niefajnie, bo jest trochę gorzej w tym przypadku. Dużo, nawet bym powiedział, że dużo gorzej jest. Musielibyśmy tak naprawdę... Ciężki, powiem wam, że tutaj akurat ten ciężki orzech do zgryzienia teraz aktualnie jest. Bo to mi strasznie przeszkadza, A czy technicznie... Technicznie moglibyśmy zrobić podobnie, czyli zablokować wiewiórą. I technicznie na razie myślę, że moglibyśmy to w ten sposób zrobić. Dobra, i teraz musielibyśmy wbić aż, no trochę więcej punktów, co nie? Trochę więcej. Żeby to zrobić, byśmy potrzebowali faktycznie potężnego ataku. Raz, dwa, trzy byśmy potrzebowali. No to w sumie teraz łatwa sprawa. Robimy tak, no i koniec. I wygrywamy walkoverem, że tak powiem. Bladuszy szybki jak błyskawica. W kinach dokładnie. Dobra, ognisko czy ulepszenie? Co moglibyśmy tak naprawdę ulepszyć? Mamy mało fajnych kart, żebyśmy mogli coś ulepszyć, wyjątkowo. Więc pójdziemy sobie w prawo. Pójdziemy sobie do ogniska. Mruwa! No i mruwa jest... kurczę, no fajnie z tą mróweczką jest, co nie? Fajnie jakbyśmy te mrówki rozwijali, więc idziemy nam w mrówę. Idziemy w ognisko. Będziemy musieli coś tu na pewno polepszyć. Albo zwiększyć życie. Zwiększyć życie. No i teraz pytanie, w co chcielibyśmy ten Flying Ant? No albo Ravena, albo... Dobra, zwiększmy naszemu wilkowi. Ale zwiększmy mu tylko raz, bo nie chcemy ryzykować. Więc zwiększamy mu tylko raz. I tak, póki co zostaje. Idziemy na kolejnego bossa. Siema, Dedestru, miło mi się widzieć. Jak tam ci czas mija? Dedestru. Dobra, coś takiego, potężny atak. Ulala. To może troszkę zaboleć. Będziemy musieli to coś zmiażdżyć z powierzchni ziemi. Dobra, to bardzo prosta sprawa. Zobaczcie, co robimy. Tworzymy Wilkora i teraz ten bydlak śmierdziel nie będzie mógł absolutnie... O kurwa, jednak coś zrobił. Znaczy ruszył się w bok. No, bydlak śmierdziel. Myślisz, że taki cwany jest? No to zaraz mu pokażę, gdzie rłaki zimują. U mnie też porządeczek, jak widać, co nie? Chillera, te sprawy. No, widzisz jak jest. Stwórzmy sobie gołębia. Gołąb stworzony. No i miks, wygranko. Dobra, lecimy dalej. Tutaj coś tam,
Generalnie tu są dwa ulepszenia, jakbyśmy mieli fajne te ulepszenia. Pójdź tutaj w lewo, tu sobie to tema, tą temixa weźmiemy jakiegoś. Kojoteł. O, kojoteł za kości. Nie mamy w sumie ani jednej rzeczy za kości, więc w sumie zabranie takiego kojoteła za kości wydaje mi się nie najgłupszą decyzją, bo faktycznie nie mamy ani jednej rzeczy za kości. Cztery kości, jest to i dużo i mało, ciężko stwierdzić. Dobra, i teraz tu możemy wziąć to, bo w końcu inwestujemy w mrówy, więc mamy teraz mrówy, które się mogą respić jak umrą. Czyli mamy takie całkiem fajne połączonko. No i teraz możemy coś ulepszyć znowu. Tylko pytanie, co ulepszyć? No właśnie, Raven jest fajny. Sparrowa potrzebuje. Tak naprawdę możemy flying, no właśnie kurwa, no tak słabo bym powiedział. Chyba Sparrowa najchętniej bym się pozbył, ale z drugiej strony pozbywać się Sparrowa? On był mi potrzebny do otwarcia tej rąbanej szafki. Kurwa, no mrówek nie mogę się pozbyć, bo nie lecimy. Musimy albo Ravena, albo Sparrowa, no niedobrze. Chyba że Sparrowa ulepszymy, co nie? Tak sobie myślę. Zrobimy potężnego Sparrowa, że po czasie ulepsza się w byka. W byka niszczyciela. Chociaż Raven Egg, no nie oszukujmy się, jest całkiem dobry. Kurwa, no bo... Ajajaj, no chyba że walić tego Sparrowa, no trudno się mówi. Ale kurwa, co... Albo dobra, zobaczymy co z tego wyniknie. Możemy ulepszyć teraz coś. Może nie Sparrowa akurat, ulepszyjmy na przykład... Kojoteł? No ale niech ma. Chociaż kurwa kojoteł nie. Dobra, niech ma. Trudno. Zobaczymy co z tego wyniknie. Lecimy na Bosełow, Bosełu. No i zaczynamy. Mamy oczywiście fajny totemik. Ale no... Chyba ten. Tak. Kowal. No i oni mają to, że się respią. Tylko, że drodzy są bardzo. Tylko, że drodzy są. Ale generalnie mają. O, to fajne w sumie, że ona się w tego mrówczą pani zmienia. Całkiem niespodziewane. O nie, Sradler. Ojojoj. A nie zada mi obrażeń. Bo mamy śmierdzonko. Dobra, to przynajmniej jedna dobra rzecz. No i płaste. W sumie źle zrobiliśmy, że tą wiewiórę to położyliśmy. Bo teraz on zamieni wszystkie te karty w złoto. No, niedobrze. Bardzo niedobrze, muszę powiedzieć, widzowie moi drodzy. Mamy bardzo wąskie kadr do popisania się. No dobra. No nic, ale działać musimy, że tak powiem. Tworzymy sobie to. Będziemy mogli teraz stworzyć kolejną mrówę.
Dobra, tutaj na spokojnie. Zabijmy Swadlera. No jest i dominacja. Dominacja totalna. Lecimy tu ostro. No proszę, ile kart nagle przyszło potężnych. No, kurwa, nie zauważyłem, że streama masz. I wypisuję na Discordzie jak debil, a widzisz? Legion. No nic, dobrze, że się zorientowałeś. Dobra, niszczymy tego bałwana. Co tam u ciebie, Legion, ogólnie? Jak tam Parten? Słyszałem, że już teraz kolejne rekordy jakieś pobijasz i już chyba teraz, no, już na pewno dostaniesz partnera. No. No, Twitch generalnie chyba przepraszał cię za to, że ci nie dał, tak mi się wydaje. O, Mantis go, odbieremy to gówno. Bierłemy. No, generalnie tam słyszałem, że oni tam wpadli w panikę, że ci nie dali i następnym razem to ci już na 100% dadzą. Tak mówili, no. Bo powiedzieli, że straszny błąd popełnili i już nigdy tego nie zrobią. Dobra, lecimy tutaj. Mrówy, mrówa. Sebade, dziękuję ci za 8 miesięcy, elo elo. Jak to się mówi, elo elo. Dobra, sprawa daje się oczywista. Bierzemy Mantis Goda i dajemy to. Właśnie zastanawiam się, komu dać. Tej zwykłej mrówie, po prostu. No ale chyba mrówie, co nie? Bo wbrew pozorom tam lecimy w mrówczą armię, co nie? W mrówczy build. No, w mrówczy buildzik lecimy. Czyli mało kart, dużo mrówek, duża potęga. No dobra. No właśnie. Niestety, że Mantis Goda nie mamy akurat. A oni za to mają ptaszysko. No dobra. Mrówcza armia. No i skończyło się. Dobra. Mamy już, widzę, że dobry buildzik pod mrówy nam się tworzy. Więc może być całkiem fajno. Warren? Co to za gówno? Dobra, przeregujmy jeszcze raz. To mogło być fajne pod... Wyszukiwaj jako ulepszenie tego Magi, bo Magi sama w sobie karta jest słaba, ale jest fajne, żeby dać to innej karcie pod, no, pod znajdywalność czegoś, co nie? Bo tak ogólnie, no to powiem wam, że te wszystkie karty, no, ta jest strasznie droga. Dobra, bierzemy Magi, ale Magi damy pod to, żeby to po prostu gdzieś poulepszać. I teraz idziemy, żeby skopiować jakąś kartę. Bla, 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 bla. Dobra. Wydaje mi się, że fajnie będzie skopiować Workera Anta ze względu na tą super umiejkę. Tak mi się wydaje, ewentualnie Wolf Kaba. Bo to też jest tani. No jest tani, ale chyba jak mamy lecieć pod mrówy, to lecimy chyba pod mrówy, więc Workera se skryte. Takiego po prostu ma Mantisa. Fajną umiejkę ma. O co chodzi w gierkę? O grę w karty. No kurwa, na jak życie mu dają więcej. Kurde, dobry ziomek. Generalnie chodzi o to, że musimy grać w karty. Tu jest najprawdziwszy koszmar. Tutaj będzie wyciąganie wyzwanko. Dobra, w sumie bardziej to mnie kusi, bo fajniejsze karty można nam dostać. Oho, to bardzo niefajne ulepszenie na ptakach.
bardzo niefajne ulepszenie na ptaszorach. No bo wiadomo. No dobra, ale będziemy musieli tak czy siak tego ptaka. Chyba, chociaż nie, on nie jest niepowstrzymalny, jak teraz patrzę. No ale dobra, odejmiemy mu przynajmniej trochę obrażeń. Bo on będzie zadawać za jeden, a nie za dwa, więc zawsze coś. A my go zabijemy po prostu. Dobra, mrówę możemy postawić. Zobaczmy, tu mamy takie coś. Aha. O, jaka przekozaczka mrówa. Oczywiście połóżmy mrówę tutaj. No i łatwy win. Dokładnie, grand description. Dobra, lecimy dalej. I teraz będziemy mogli sobie wybrać, no tutaj będzie takie coś, że wyzwanie Menela. Czyli musimy odpowiedzieć na trzy ważne rzeczy, zobaczmy. Praktycznie każdy oprócz tych dwóch mają jakieś specjalne rzeczy. Dwa te same rodzaje, też jest duża szansa i pięć kości, raczej najmniejsza szansa. Tak, generalnie dużo mrówek mamy, ale wydaje mi się, że to będzie najtrafniejsze, zobaczmy. No tak jak myślałem. Zdałem i możemy teraz coś fajnego dostać. To jest fajne, bo 3 krwi za poświęcenie plus znajdywalność karty. 2 życia, bo to chyba znaczyło, że... No, 2 życia. I Ringworm pobiera mrówę, jak to wstawimy. Chyba imo... No to jest spoko pod... No to jest spoko pod to, że... Można to łatwo poświęcić ogólnie. Dobra, bierzemy to, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ulepszenie. No dobra, no to akurat tą Mandziego chciałem poświęcić, bo on jest bezwartościowy normalnie. I dać to... tej zwykłej mrówce, oh yeah! Proszę bardzo, mrówo, masz tutaj fajne ulepszenie. No i gitara siema, lecimy dalej. Walka z bossem, kolejna, o bogowie, walka. No i masz siłę od ilości kar na ręce. No wiem. Trochę tak. Ale wiesz, o co chodzi. Tak naprawdę tu chodzi o walkę. No nie, ale tak się śmiejecie, śmiejecie się, ale zobaczcie, co się teraz wydarzy. Teraz wydarzy się tak, że to położę. To se położę tutaj. To ma 2. Ale ja se mogę teraz coś wziąć. I mi się wydaje, że weźmiemy sobie... No chyba... Tak naprawdę nie mam drogich kart, jakby nie patrzeć. Możemy sobie Mantistego Gaugana wziąć. Worker Anta, ale myślę, że może tego bardziej. Ten, no ten jest potężny na pewno, ale ten to wiadomo jest droższy dużo. Nie wiem, sobie tego wziął, szczerze mówiąc. Ale w sumie czy chce, on zginie na pewno. W sensie teraz zada obrażenia, ale potem umiera. To będzie chyba łatwiej, lepiej go poświęcić, tylko że nie mogę, jakby nie mogę w... Ale z drugiej strony bez sensu go poświęcać. A! To jest generalnie Casey Mode. Czyli generalnie jeszcze coś całkowicie innego, moi drodzy widzowie. No i piękne zwycięstwo z premedytacją. Mrówcza armia za uderz. Tu są w ogóle grzyby.
I tu jest dwóch grzyby. Zastanawiam się, czy mamy te same karty. Powiem wam tak. Generalnie mamy. Tylko nie wiem. Mamy na upartego, no moglibyśmy to połączyć, no. Ale na pewno dwóch połączeń bym nie chciał aż, bo za co za dużo to niezdrowo. A ulepszyć coś z tym? Zobaczmy. Dać na przykład... No już dużo rzeczy nie zostało, cholipka. Moglibyśmy co najwyżej dać... Mrówczość, ale Antquiną... No nie, no Antquina bym się nie pozbywał. Sparrowa byśmy mogli dać umiejkę Kojotowi. To jest jedyne co tak widzę, że moglibyśmy dać w sumie w tej chwili. Albo pójść tutaj, ale to jest totalnie bez sensu, bo tu idziemy... No dobra, chodźmy tu. Może coś fajnego przyjdzie jeszcze. Mrówcza! O! Benahive! Czyli pszczoła jest stworzona w Mayo World 1. Dobra, chodźmy tutaj. No i case mode jest do osiągnięć, dokładnie. No i teraz co? No wydaje mi się, że nie ma to tamto. Zrobimy to. No i to se damy, no damy naszej Antquinowej, co nie? Antquinowej damy. Będzie se jeszcze pszczoły tworzyć dodatkowo. A co tam? Niech ma. No i lecimy na te grzybobranie. No i teraz możemy tu kilka połączeń zrobić. Siema! Czemu akurat to? No dobra, no bo nie mamy wyboru. Generalnie musimy to zrobić, czyli musimy to połączyć. No dobra, połącz to. To mam nadzieję, że wyjdzie z tego całkiem fajna karta. Tylko wiecie co? Najgorzej, że ona jest... no... Kurwa, no nie jest dobrze, że ma tę latalność, bo nie będę mógł zabijać... W sensie, to jest karta, jak ją położę, to praktycznie jest koniec gry. Bo takie obrażenia będzie zadawać. Chociaż nie, bo... Bo ma latalność. No właśnie, kurwa, to ma... To nie do końca jest dobrze, że ma tą latalność. No fajna karta, ale... Bez latalności by się przydało, więc trochę niezadowolony jestem, że to zostało połączone. No i mamy nożownika. Bo to jest problem. Tak szczerze mówiąc, to jest problem de facto. Ja uważam, że to jest problem osobiście. Tak jest, my zdłanie. A w ogóle to jest super OP, bo to jest za darmo. Więc się nam naradza z powrotem. Praktycznie można za darmo teraz cokolwiek kłaść, więc jest mega OP. No oczywiście to... Tak, już wszystkie akty skończyłem, teraz gramy w wersję plus plus. Wujek Burger, siema! Pszczoły. Uuu. Patrzcie, co mogę zrobić. Mogę na przykład zrobić coś takiego, ale jak nam chciał położyć jakąś inną kartę, to proszę państwa, żaden problem. Rozdupczamy to i to wraca mi. A ja tu mogę coś takiego położyć. Więc praktycznie, o bogowie, jaki jestem potężny. Thank you.
Oh yeah! I dodatkowo mamy tak dużo peltów, że on może się co najwyżej zesłać. O co chodzi w tej gierce? Generalnie jest to Let's Trade. Generalnie jest to gra, bardzo skomplikowana gra w karty. I teraz dochodzimy do... Teraz generalnie jest moment, że możemy tradeować z nim. Bo to jest walka z bossem, bo walki z bossem mają trochę inny rodzaj walki. Ten ma bardzo wysokie obrażenia, z tego co widzimy. Dobra, weźmy to. Weźmy oposa, bo mi się nie podoba. Weźmy tego, niech będzie. Ale też mi się nie podoba, ten niech sobie zleży. Chociaż on będzie się przesuwał niby. Nie wiem, może tego se weźmy. Dobra, dużo wyborów wzięliśmy. Nie wiem, to i tak jest chyba koniec już, szczerze mówiąc. To nie miało znaczenia. Czasnak, totalny pogrom. Sorry, baby. No i pięknie. Dobra, mam naprawdę bardzo potężną armię. Wiadomo jak to jest z armiami potężnymi, jak się będzie miał pecha, to i tak możemy przegrać. W tych wszystkich, szczerze mówiąc, Strange Larva, szczerze mówiąc, najbardziej mnie podoba mi się Gek, dlatego że Gek jest darmowy, w sensie mamy na tyle spoko karty, że tak naprawdę Strange Larva jest fajny. Weźmy Geka, jest za darmo, to mi się podoba w Geku. Będzie dziś jakiś horror? Skąd takie pytanie? VR jeszcze? Czemu akurat dzisiaj miałby być horror VR? Dobra, zaczynamy od pobrania kart. Nie do końca dobrze, bo czym za dużo kart, tym jest zdrowo. Mam Mantisa. Dlaczego mówię o Mantisie? Dlatego, że Mantis to weźmiemy. I to jest dosyć istotne teraz, co się stało. Zobaczcie tutaj. Mantis po lewo, Sparrow po prawo. No teraz, po lewo Mantis, Sparrow po prawo. Spróbujemy zrobić tą situation i zobaczymy, czy to się uda. To tak, idziemy, chyba pójdziemy tu, bo to jest malowniczość. Myślę, że spoko opcja. A co do wzięcia, weźmy, nie wiem, wiewiórę. I 3 obrażenia na start. No to w sumie to zaraz będzie koniec tej rozgrywki. Chciałbym to ze Sparrowem niby zrobić, ale kurwa, chyba w tej, no w tej rozdaniu raczej nie damy rady. O, no dobra, no to nie wiem, weźmy sobie w sumie teraz to cokolwiek. Czy będzie później Minecraft, jak to się mówi? Może będzie, może nie, nie wiem. Czekaj, zobaczmy. Dobra, lecimy tutaj do dziury czarodzieja. Cztery obrażenia, kości albo krew. Generalnie z obrażeniami może być różnie, bo mam bardzo dużo mrówków. Ja mrówki chyba liczą się jako zero, co nie? Weźmy krew, zobaczymy jak pójdzie, pyknie. W sumie krew to było głupie, bo mamy wszystko praktycznie po jeden.
No dobra, na własne życzenie źle to zrobiłem. Ale mamy tutaj kopiarkę, kopiarka oczywiście jest kozak. Tak zastanawiające się, czy on może skopiować już coś, co jest skopiowane. Nigdy tego w sumie nie robiłem. Może i cały czas jest dużo lepsze, o bogowie. No. Dobra, kolejny boss. Tu mamy grzyby kolejne, więc będzie kazać nam coś połączyć. Co my nie chcemy, żeby nam cokolwiek łączyć. Łączył. I think. O, mantis. Mantis po lewej. Ten ptaszek po prawej. Czy w ogóle będziemy w stanie coś takiego zrobić? Musielibyśmy mieć bardzo dużo szczęścia, żeby akurat taki buildzik nam wypadł, co nie? No i tyle, zabiją mi mantisa. A nie, nie zabiją mantisa. No, się rozjuszyłem. Kurwa. Ulala. Dobra. Użyjmy wiewiórek, bo sytuacja jest dosyć poważna. Jedna wiewiórka, druga wiewiórka. Jeden bydlak, drugi bydlak. No, muszę przyznać, że ta walka wyjątkowo trwa długo. Dobra, wygraliśmy tą walkę. Siemanko Bladi, siemka Xedus. Dobra, no musimy kartę pobrać. No, powiedzmy Raven, Ega. Grzyby, nie wiem czy chcę łączyć, bo moglibyśmy pewnie połączyć tego Worker Anta. No tak poza tym to nie mamy co łączyć, tak na dobrą sprawę. Dobra, chodźmy tutaj, no trudno. Ile gra będziesz dzisiaj oglądać na moim streamie, jak to się mówi? Nie wiem, byczku, oj nie wiem. Nie mam bładiego pojęcia. Manti znowu. Dobra, muszę się tu grubo zastanowić. Dobra. Sprawa wydaje się oczywista. Tworzymy mrówę. I pobieramy. Kurwa, pobierzmy Sparrowa. W sensie. Jest to głupie, ale ja chcę zrobić w końcu te odblokowanie. Nie wiem, czy mi się uda. Musielibyśmy mieć trochę farta też. Chyba się nie uda.
Chociaż... Jakbyśmy tego poświęcili... Odblokowało się. No. Czuję to w kościach. Dobra, i teraz zobaczmy, co odblokowaliśmy, bo chciałem zrobić dawno już to ułożenie. Teraz odejdźmy od stołu. Przepraszam bardzo, co to jest? Co ja wziąłem? I know you search before, but you would like to use them. Co to jest? Przepraszam bardzo, powie mi ktoś, co to jest? Czy nikt mi nie powie? Dobra, zanim zaczniemy, myślę nad ten... co moglibyśmy zrobić? Zastanówmy się teraz, tak. Teraz ten Sparrow już jest trochę bezużyteczny i tak samo Mantis jest trochę bezużyteczny. Więc moglibyśmy się równie dobrze tego pozbyć, tak se myślę. Moglibyśmy Mantisa się pozbyć i dać jakiemuś umiejętność Mantisa czemuś innemu. Więc pójdziemy w tą stronę. Niech będzie. Oczywiście bierzemy mrówę. Dostaliśmy ul. Tak, wiem, że dużo kart posiadam w talii, ale uwierzcie mi, ciężko się czasami tego pozbyć. Ul możemy dać. Zastanówmy się, czy chcę dać komuś ul. Ul, myślę, że. Nie, nie, ul średnio. Pozbądźmy się może. Mantisa. Dobra, Mantisa się pozbędziemy. Damy może Ravenowi. Będzie zadawał więcej obrażeń. Dobra, niech będzie. MaxiPL 3213 zasubskrybuj za pomocą Prime. O nie, grzybiarz, nie zauważyłem w ogóle tego. Nie wiem, będziemy mogli, ta, niedobrze. Niedobrze, nie, nie, no popsu, nie, nie, kurwa. Popsujecie taką dobrą kartę. No dobra, trudno, musimy to połączyć. No, ja wiem, w ogóle dostałem jakieś osiągnięcie. No nic, no jeszcze bardziej to potegowaliśmy, no trudno. No, lecimy na finalnego, prawie finalnego bossa. Dobra. Wydaje mi się, że raczej to ukończymy, zależy jak nam podejdą karty finalne. Rybak, go fish. Dobra, ja mam pytanie. Dobra, zanim ruszymy. Stop. Co to jest? Magical bean. My cards on the board will lose all of... My cards on the board will lose all the sigils. Today my cards on the board... Czyli wszystkie moje tracą? Lose all of their sigil. Ale to... po co? To jest bez sensu. On the board... Moje karty na planszy stracą wszystkie znaki. Przecież to jest totalnie bez sensu. Po co miałbym to używać? No ten bucket bite mi się nie podoba, bo ja wiem, co tam kurwa jest za śmierdziel. Czekajcie, ostrożnie to zróbmy.
No właśnie, bo to jest... To nie jest takie dobre. Ja wam powiem. Rozrestygujmy to. Ta mrówa jak to zniszczy, to będzie potężny rekin i to wcale niekoniecznie będzie dobrze. Dobra. O choler, cholipka. Jakoś tego rekina nie zauważyłem. Dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Prawda? Prawda. Jak tego rekina rozdupczymy, to on będzie bardzo, bardzo wygłodniały. Z drugiej strony tu jest drugi rekin, więc ogólnie nasza sytuacja co najmniej średnia. Dobra. No kurde, chyba nas zabije. Nie! Ojeju, jak mało brakowało. O kurwa. Dobra, fokus. Pełen kurwa, fokus. Dobra, skupmy się. Dobra, teraz skupienie, bo kurde, prawie umarliśmy, bardzo głupi sposób oczywiście. Nie wiem, jak do końca to działa. Okej, już wiem. No to trochę za późno. Ale już teraz wiem. Kacuoro zasubskrybował 15 miesiąc. Pozdrowionka, co to za gierka? No, ej, to wiecie co? 15 miesiąc, dziękuję ci za subskrypcję, piąteczka dla ciebie. Ej, wiecie co? To można to było wykorzystać na przykład na Księżycu i wtedy... Na Księżycu? Wtedy Księżyc jakby się to użyło, to dałoby się pokonać głównego bohatera bez zabijania Księżyca w ogóle. Bardzo możliwe. Taka dygresja ogólnie. Dobra, no chyba tu użyjemy. Żeby rozdupczyć byczka. O kurwa. O kurwa, pomyliłem się. Dobra, wyjdziemy z tego. Muszę tego poświęcić niestety. Tak. No nie, musimy go poświęcić. Musimy... Ten po jeden dadzą.
Dobra, musimy tutaj go dać. Dobra. Nie ma tego złego. Nie! Kurwa mnie, dlaczego? O nie, oni dali mi... O nie, taki błąd! Taki błąd! Nie! Przecież ja bym to wygrał! Strzelisty, dziękuję za 14 miesięcy. Bogowie, pomyliłem się! Wygra prawie na samym końcu, przejebaliśmy. Ja pierdolę, nie wierzę, przepraszam, zdenerwowałem się. Myśmy to przecież rozwalili. Coco i River, nie, no nie wierzę. No przegraliśmy, od początku zaczynamy. Ja pierdyka, nie wierzę. Pomyliłem się. No normalnie, świecie się, pomyliłem na końcu. Źle spojrzałem na rąbane ptaki, byliśmy w stanie... Wydaje mi się, że byliśmy w stanie to odeprzeć. Że byliśmy w stanie się obronić przed tym. Po prostu myślałem, że gościu zabierze najpierw wiewiórę. L3 razy 4N. Dziękuję ci za subskrypcję, za zapłacą Prime. Ja pierdykam, co za przegranko. Aaaaaaach! Ja cię, ale ból!